Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku włoskie koło fortuny. Był już odcinek na temat koła fortuny we Włoszech, jak wyglądało koło, samo koło, włoskie koło. Dzisiaj będzie o historii tego teleturnieju właśnie w tym kraju. La Ruota della Fortuna, czyli włoska wersja teleturnieju koło fortuny, ma dosyć długą historię, ponad 30-letnią. I właśnie ten odcinek jest podzielony na takich kilka rozdziałów. Pierwszy rozdział to lata emisji i poszczególne stacje, które ten teleturniej emitowały. I tak, teleturniej La Ruota della Fortuna debiutował w roku 1987 na antenie stacji Odeon, gdzie był nadawany przez rok. Rok po skasowaniu na Odeonie, czyli w roku 1989, zadebiutował na kanale Cinque, gdzie pozostał do roku 1996 przez 7 kolejnych lat. Następnie teleturniej przejęła Rete 4, czyli siostrzany kanał Canale Cinque i tam był przez kolejne 7 lat do roku 2003. Potem został skasowany i powrócił na antenie Italia Uno w takich samych ramach czasowych jak nasza polska wersja, czyli 2007-2009. Tyle, że ostatni odcinek został wyemitowany tam 10 czerwca 2009 roku, a nasza wersja jeszcze pociągnęła do października. No. I zadebiutował w roku 2007 w grudniu. Czyli miesiąc po naszej. Czyli nasza wersja z lat 2007-2009 przeżyła wersję włoską z lat 2007-2009. To był pierwszy rozdział. Rozdział drugi, czyli prowadzący. I tak. Pierwszym gospodarzem na antenie stacji Odeon był niejaki Casti. Nie wiem, nie znam gościa. Pierwszy raz słyszę o takim czymś, o takim kimś. Ale w każdym razie on prowadził koło fortuny na Odeonie. Dalej, jego następcą na antenie Canale Cinque i Rete 4 był Mike Bongiorno. Mike Bongiorno to był taki Włoch pochodzenia amerykańskiego, taki włoski Amerykanin, który mieszkał we Włoszech, żył we Włoszech i prowadził teleturnieje we Włoszech. To był taki włoski odpowiednik Wojciecha Pijanowskiego. Dużo formatów do Włoch sprowadził, dużo stworzył i większość z nich prowadził, ale o tym to jest temat na oddzielny materiał w ogóle. No i ostatni prowadzący, lata 2007-2009, Enrico Papi. I tak wygląda rozdział prowadzący. I teraz hostessy. Hostessy prowadzące. No i ich było trochę dużo. To też nie mogły dostać każda z osobna własnego slajdu. Tyle, że mamy taką listę. Kto prowadził, kto odsłaniał litery we włoskim kole fortuny? Pierwsza była Raffaella de Rossi, jeszcze raz, Raffaella de Rizzo w latach 1987-88. Na krótko, w roku 1988 zastąpiła ją Michelle Klippenstein. Te panie odsłaniały litery w telewizji Odeo. Natomiast w kanale Cinque pierwszą odsłaniającą litery była Ilenia Carissi, która robiła to dwukrotnie, w roku 1989, a następnie w 1992. Była prawdopodobnie zastępczynią Paoli Barale, która robiła to nieustająco od roku 1989 do roku 1995. W roku 1995 zastąpiła ją Roberta Capua, nie na długo, ponieważ prawdopodobnie na kilka miesięcy, to był taki krótkotrwały zamiennik. Bo już w sezonie 95-96 na jej miejsce skoczyła Antonella Elia, która również wytrzymała tylko sezon do końca nadawania w kanale Cinque. Kiedy teleturniej przyszedł na Rete 4, te litery w kole fortuny zaczęła odsłaniać Claudia Grego, którą w 97 roku, czyli po roku, zastąpiła Anna Laura Ribas. Ale to również była krótkotrwała zmiana, gdyż jeszcze w tym samym roku na jej miejsce wskoczyła Mirjana Trevisan. I ta pani już spędziła, to był taki dłuższy epizod, ponieważ trwał 5 lat, do roku 2002, kiedy to zastąpiła ją ostatnia prowadząca, ostatnia hostessa koła fortuny na antenie Rete 4, czyli Nancy Comelli. Natomiast na antenie Italia Uno w latach 2007-2009 litery odsłaniała szwedzka modelka Victoria Silvstedt, która również robiła to w wersji francuskiej. No i cóż, lecimy dalej. Na koniec jeszcze liczba odcinków, których było przez te wszystkie lata 3501.
Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo gustowna liczba. No i to tyle, jeśli chodzi o historię terytorium Koło Fortuny we Włoszech. Jeśli chcecie, żebym w taki sposób zrobił historię Koła Fortuny w innych krajach, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, czy to jest dobry pomysł. No ale chyba, jeżeli ktoś z was oglądał pierwsze odcinki SGS-em, te legendarne z 2015 roku, no to może podobny odcinek skojarzyć. Teraz pytanie, który, co? No to odsyłam was do tych pierwszych odcinków, bo to jest, szczerze powiem, już drugi odcinek robiony tą techniką, tą metodą. A chcecie, żeby były kolejne? No to piszcie w komentarzach, jakie kraje byście chcieli w tą metodą. No i to wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Super Game Show Meister. Cześć!